Hej ludzie, Mejo z tej strony, ze mną Repus. Witam, chory Witamy Repus. ponownie. Tak, chory Repus i chory Mejos. Dobraliśmy, dobrana z nas para. Tak, zajebista, akurat na majówkę poszło. No, akurat jak wziąłem urlop. Oj. I ty się wykurujesz akurat, nam na trójkę, by zobaczyć, co się działo. Ja zauważyłem, że Moskwa mi zostawiła korypala, więc dlaczego nie? Ciesz się embargiem handlowym. Trochę bardzo. W ogóle humanistyczne idee, ciekawie. Ja mam jakie? Ekonomiczne i dyplomatyczne jednocześnie. Wow. Okej. Okay. Jak tam z technologią? Aha, jestem 7 lat do przodu wszędzie. Okej. Okay. Dobra, mam 4-4-3. Następca 4-5-3. W ogóle taki 5, plus 3. W tej... w Brandenburgii i państwach niemieckich. Że oni mają kulturę niemiecką, która rozciąga się od Austrii po Holandię i tak dalej, po Prusy. Na przykład Polacy mają to mało tej tolerowanej kultury swojej. No wszystkie niemieckie są tak jakby jedną grupą kulturową, więc masz o wiele mniejsze minusy za to. Ciekawe, czy kiedyś to zmienił. Witaj Olgierd. Tak, jutro mam nadzieję zrobić grę z widzami. A w ogóle nie wiem, czy już ci mówiłem, ale obejrzałem to The Force Awakens i teraz możemy o tym pogadać. A, chodzi ci o te nowe Star Warsy. Ta, Star Warsy. Ja już to zapomniałem, tak dawno to oglądałem. A jak ci się będzie podobać WOTR 1? WOTR 1? Rogue One. Nowe Star Warsy. A, jeszcze nie oglądałem nic związanego z tym. To będzie a propos momentu, jak nie Republika, tylko Rebelia wykradała plany drugiej Gwiazdy Śmierci. No, ciekawe. Tylko boję się, że tam dadzą Darth Vadera i go zrobią. Dlaczego ja mam sobie już z Wurzburgiem? A, Wurzburg jest moim... A Austria mnie lubi, czemu z nią relacje nie polepszą? No dobra, improve relations w takim razie. Pozbyłeś się lagu? Gratuluję. Trzeba wykonać, że Austria mnie lofcia i trzeba wziąć Roland Mariasz na przykład. Trzeba wziąć sojusz. Nie będzie już Unwaffle terytory. Mogę zrobić tyle wojen, ile mi się podoba. Aż koalicja mnie wybuchnie na twarz. Jak tam z twoją koalicją? Zaraz zobaczę. Nie, zero. Serio? Niektórzy mają po 12 twoi sąsiedzi, to wiesz, tyle. Co to oznacza? Pierdol. Ja mam kompletnie zero. Przydałaby się jakaś wojenka. A, pół korupcji, dziękuję. Pomożem, kończymy nie się pokój nic, za 8 lat. Korupcja spada mi o 0,12 miesięcznie, także... Nie, rocznie. Rocznie to spada. Dobrze. No. Kurde, jak patrzę, to teraz by się opłacało zaatakować... Repus powiedział, że gra o tron jest dobra. Jest wspaniała, okay. Kocham ją. Ja tego nigdy nie oglądałem. Ja też. Ale to polepsza statystyki. Czyżby Polska kończyła Zakon Krzyżacki? Tak, powiedz, że to jest gówno, to jest problem wtedy. Owezwali mnie właśnie do zakonu. No widzę, Saksonia też. O Boże! Ciekawe, czy jakby powiem wojnę Saksonii... Bawaria się dołączy. A ty jesteś w stanie wojny z Polakami, Polakom pomagasz, czy nie? Nie, nie chcieli mojej pomocy. Bo ja mam teraz zero morali i mnie okrążają. Ja myślę nad zaatakowaniem Saksonii, póki są jego armia jest gdzie indziej. Problem jest taki, że Bawaria się do tej wojny dołączy, a Bawaria ma sobie... Ale Bawaria nie będzie ciebie mogła wezwać do wojny, bo ja będę wojnę wypowiadać Saksonii. Tak, chcesz Saksonia pogadać... i Bawaria, a chcesz pogadać o tym Force wojska. Awakeness, czy nie? No możemy, ale to ty musisz gadać, bo serio, ja już kurde nie pamiętam za dużo z tego. O, dobra, zmniejsz na tam dwójkę czy jedynkę, muszę iść telefon oddać. Okej. Sorry. Ja mogę też mieć takie przerwy
Właśnie w nagrywaniu wypuść po prostu. Dobra. Wypuść po prostu, wypróżnić nos, jak to się grzecznie mówi. A jak się mówi trochę gorzej, wycharkać. Gdyż super na majówkę nie złapało. Jebane gówno. Dobra, on chyba tutaj ucieknął. Tak, to trzeba stłamsić ich armię. Niestety będę miał trusa, więc nie zrobię tego, co chciałem zrobić, czyli Najosowi podjebać terytoriów. Dobrze, że tego nie słyszy. I niestety żadne państwo w sumie się nie zgodzi na pokojową wasalizację, dlaczego albo będzie trzeba ich oblegać, albo odbijać. Czyli wasalizować, albo anektować. Wojennie, militarnie. Ale gówno, ten nos. Dobra, idziemy tłupić. Czy jest jakieś państwo chętne na dostanie wpierdziel ode mnie? Nie z pomocą Majosa? Nie byliby, słysz, Anglią. Oni byliby chętni. Release in peace. Sojusz z Pomorzem. Build Spy Network. Skończę, dostanę te 10, zrobię claima, idę na nich. O, jak tam dziedzic wygląda? Prześcignąłem Bośniaków. Oni w ogóle już nie walczą od tego dziedzica, tylko... Ej, tylko ja w ogóle walczę. No to easy, mam wygraną Polaków, dostaną gówno na tron. Hohenzoller. Ale ciekawy tytuł. Książę Elektorat. Prince Elektorat. A może poproszę krzyżaków, chociaż nie wiem, raczej się nie zgodzą. Chociaż zanim oni to wszystko podbiją tam, trochę może minie, mogę w końcu misję wybrać. Mogę ich zwasalizować, na przykład dawać im prowincję tutaj. Ale oni często te prowincje mogą oddawać. Ale to na przykład mogę wziąć, dostanę Monthly Autonomy Change w obydwóch prowincjach. Na co dostałem? Na Stoppel i na Kolberg. Czyli, że wystarczy mi zrobić w sumie na Sachs-Lauenburg i mogę bić ich. Dobra, w tym miesiącu spokojnie tam dojdą. Zakłaj powinien pójść, tak? Żeby mi prowincji nie oblegali. Jeszcze w tym miesiącu też dojdą, czyli, że... Nie wiem co, w sumie. A, większy łup pójdzie. Ciekawe, kiedy tych Sailorsów zacznę dostawać. On daje 50 autonomii, więc już coś powinno iść z tych Sailorsów. I tu było napisane nawet, ile Sailorsów mogę dostawać. Tylko gdzie było napisane? Magdeburg zdobyty. By Polacy z nimi teraz trusa nie wzięli. PiSu. Wyjebane chuje. Nawet złupić nie dali. To się nie zgodzą. Na White Peace'a by się zgodzili, a pewnie jeszcze promisji do tego nie oddadzą. Build Spy Network, to wracaj tam. Tam się miesiąc nie skończył. Kessia i Pomorze. Pomorze mogę zniszczyć na dzień dobry. Później szybko Sachs-Lauenburg. Możliwe, że Polacy się pomogą. Szczególnie za udział w tej wojnie. Będzie dużo trustu. Accepted Culture Threshold. Doskonałe. Gdyż zaraz akceptowane kultury powinny mi skoczyć. No, wszystkie dwa akceptowane, które posiadam. W przyszłym miesiącu. Ze względu, że teraz potrzebne jest tylko 10%, a nie 20%. I przez długi czas, skoro zrobię te humanistyczne na dzień dobry, nie powinienem mieć problemów z kulturami. Tak, wszystkie tolerowane. Czyli unresty mi pospadały, które tam były, jakieś tam local tax modifier. Jeszcze więcej powinienem zarabiać. Gdzie ten Majos zginął? Nie od Polaczków? Od nich? Teraz Fabricate Claim, Lauenburg. Świetnie.
Wziąłbym na dużo prowincji, mam na cały, co prawie całe Pomorze. Klejmy jeszcze mi zostały. Mógł na Gdańsk zrobić, a co jest szansa? Byłoby zarąbiście. Przecież Gdańsk ma tak, plus 10 trade powera. Zmniejszone koszty w ogóle wszystkiego i tak dalej, więc Gdańsk jest jedną z tych lepszych prowincji. W okolicy jest Memel i Ryga, które mają te boosty. Ale nie mają takiego boostu jak ma Gdańsk na przykład. Wydaje mi się, że kiedyś boostowana prowincja to jest dopiero Hamburg. No to będzie trzeba zdobyć. Zaraz Polacy wezmą Dimitrusa pewnie. Ja nadzieję, że trochę faworków skoczy na wojnę. Teraz nie dostanę dopiero pod koniec całkowitej wojny, całej wojny. Żadnych buntów nie ma, mogę spokojnie wyłączyć sobie forty, przestać płacić wojsku. Muszę dać jakiegoś doradcę. O, ten doradca mi zmarł od dyplomacji. Akurat się przyda. Nie wiem, czy będę relacje, czy handel. Ale znowu ekspansja ma dosyć mało, ale jednak przydałoby się ją jeszcze pomniejszyć. I tutaj dyscyplina, albo land maintenance modifier, gdyż na chwilę obecną mi się to bardziej przyda. Tak troszkę, ale przyda. Ty szóstka też chodź tutaj. Okej, musiał się na chwilę wyciszyć. Oni tu sobie podblegają trochę. Oni tutaj idą trochę szybciej. Zaraz to minie i będzie dobrze. Czy wy macie jakieś boosty także z handlem związane, czy nie, nie macie. To fakt prowincji. Tracę dukaty, ale Altmark zyskuje base tax. Czy Altmark jesteś taki dobry? Jest dobry, no to się chyba opłaca. A burżuazja zyskuje influence from clergy. Ja pierdzielę. Ile można gadać? Jesus. Sorry, że mnie tak długo nie było. Ja na przykład mam teraz wszystkie kultury tolerowane. Ja pierdzielę. Co tu się działo w ogóle, jak mnie nie było? Polacy wygrywają wojnę. Okej. Okay. O. Dwie idee mogę podnieść. Co to zrobimy? Oj. Aż dwie idee? Tak, jednocześnie już teraz. Jestem jeszcze 5-4 lata do przodu na każdej technologii. Z czatem za chwilę dojdę do tego. Ile tam nam zostało odcinka? Zostało nam... Robiliśmy 30 czy niecałe 30? Chyba 30, a pierwszy nawet dłuższy niż 30. No to gdzieś jakieś 12 minut, czy 12-14 minut. Okej. Okay. Między odcinkami zrobię minutkę na poczytanie czatu, a tak teraz będę jechać od tego, co piszecie teraz. Nie wiesz, czy dziś będziesz do końca. Spoko. Masz niestety farta. Miałem chytry plan, by odebrać ci Saksonię, ale byłem z nim akurat w stanie wojny. Co tak sapie, bo się nabiegałem góra-dół. No, najpierw przyszedł po telefon, później się okazało, że jeszcze stracił kurwa klucze. Też je znalazłem i tak kurwa szukanina w pośpiechu, żeby jak najszybciej, jak najprędzej. I chuj. Kardio zrobione? Zrobione. Dba. Miałeś, mówisz, chytry plan podjebać mi Saksonię, ale nie wyszło, tak? Tak, bo Polska wezwała mnie do wojny z nimi. Gówno dostałem. Ile trosu? No i Austria zerwała z nami sojusz. No nie, no jak tak można, Austria? Ja się tak jarałem. Nie poprawiałeś relacji pewnie. Poprawiałem. To co ja chciałem zobaczyć zanim przyszedł mój kumpel, ile Bawaria ma armii? 10 na limit 14. Bo Austria stała się rywalem Polski. Nie ma nic. Bit powerful rywal. A ile Magdeburg ma armii, jak możesz mi 1000. Powiedzieć? Bo zniszczyłem. Okej, okay, to... Ale nie wzywaj mnie. Atakujemy Saksonię. A Mecklenburg? Też pewnie. A, Mecklenburg jest podbijany. Dobra. Jest podbity, raczej stracił całe wojsko. Zamieniamy króla w generała. 1-4-5. Wow. Dostałem 17 power projection, mam teraz 63. Żadne rzeki i góry mi nie straszne. Znaczy, przemarszę przez rzeki i inne takie pierdoły. Jak mam 5 tego. Manuvera.
Dewasalowi ziemię Bawarii. Bardziej myślę dać mu ziemię Saksonii. Bo ma tam kory, znaczy klejmy. O, wasal idzie zająć się Mecklenburgiem albo Magdeburgiem. Pewnie Magdeburgiem, bo Mecklenburg jest podbijany. Okej. Okay. Bawarii, reklama. Ale czy ja chcę coś od Bawarii podbijać w tej wojnie, jak wezmę dwie prowincje z Saksonii, które są notabene 13 i 20 developmentu, to pewnie o, będzie ze 40... Mecklenburgia nic nie zrobi, bo ma teraz 35 bunty... 35 agresywnej ekspansji, więc może będę w stanie wziąć jedną prowincję od Bawarii, no to wtedy tą prowincję od Bawarii wezmę do siebie. A w ogóle do Wiedźmina ostatnio wróciłem. Porządnie. Do czego? Do Wiedźmina, trójki. A. I, ale fajnie się gra teraz, skupiałem się na ja każdym czekam, aspekcie gry. Ten dodatek. Ja też bym czekał, ale skasowałem save'a przez przypadek, czyli robiłem formatę i zapomniałem przekopiować. Aha. Tak trochę fail. Reklamy ci się załączają? Ale to nie ja. O, będziesz podbijał mój fort. Okej. Okay. W Graslandzie. Czy masz sojusz z Austrią? Mam. A, czyli nie weźmie ci Unwaffle Territory? Nie. Ok. Właśnie dlatego korzystam, póki mam sojusz z Austrią. Ale już mój wasal dostanie chyba Unwaffle Territory od Austrii. Tylko, że wasalowie chyba nie oddają. Jak mają, muszę z Austrią szybko relacje polepszyć. A on ma claimy na prowincji, to nie odda. A jestem jedyną osobą, która walczy o dziedzica w Polsce. Kiedy Wiedźmin na kanale nie ma. Nie wiem, może dzisiaj w drugiej części. O Jezus Maria, spójrz na Hamburg. Oddają. Tak, oddają, ale tylko jak nie mają claimów. A Hamburg mówisz. I na Lubekę. No i co? 32-34 developmentu. A, ci chodzi, że spójrz na prowincję. No to oni są jednoprowincjowi, to co oni mają robić z tymi punktami? Wiesz, oni mają prawie tyle wojska, co ja jako państwo, które zajmuje już prawie jedną czwartą, jedną piątą HR. No właśnie, dlatego mówię, że wcale nie musisz się rozrastać, jak nie wiadomo co. Wystarczy, że masz jedną prowincję, którą rozwijasz. Dobra, chodźmy skopać dupę Bawarii. Jezus, mój sojusznik. Chłe, chłe. Dobra, ale to nie w tej wojnie. To stakłepujmy armię i pomóż mi, jak będziesz. A w sumie nie musi nawet pomagać, Polska pomoże. To najgorsza rzecz w HR, że wasalowie oddają ziemię. Po prostu się musisz upewnić, że twój wasal ma klejmy na ziemi. Wtedy nie odda prowincji. Boże, jak Austria się ceni. 100 hajsów im chce wysłać, tylko 9 polepszy relacje. No, Austria się ceni jeszcze z cesarzem. Nie chciałbyś później jak kurwa się nazywa? Nurnbergowi wypowiedzieć wojnę? Tylko, z czasem? Że on jest wolnym miastem, więc będziemy mieli wojnę z Austrią, jak to zrobimy. A to nam tak średnio na rękę. No, przynajmniej mi, bo mam z nią sojusz. Po Hesji na przykład. Z czasem będę chciał się dołączyć do jakiejś wojny. Bo Austria... Jego dłużej już nie ma? Najwidoczniej ma swoje sprawy. Austria zerwała ze mną sojusz, no i będzie problem teraz. Pytasz się, bo boisz się jedynki. Jakie jedynki? Austria z tobą sojusz zerwała? Tak. Niedobrze. To teraz musisz wypowiadać bullshit wory, żeby korować ziemię. Tylko problem, że albo państwo mają dobre sojusze, albo są w lidze handlowej. No. A w sumie liga nie. Handlowa, jak oni są po prostu zrzucani po całej Europie, to nie jest aż tak źle. A w sumie nie.
Fryzja ma dosyć słabe sojusze, Mecklenburgia i Utrecht. A, boisz się prędkości jedynki. Tam. Na jedynce też się fajnie gra. Ja teraz trójkę dam. Masz się wszystkim zająć, a gra cały czas leci. Nie musisz ciągle pauzować. Ja trójkę dam teraz. Widzę stack wipe. Quish. Nie chcesz z kolejnej wojny? A z kim dokładnie by była ta wojna? Za sekundę ci powiem, tu muszę coś tylko ogarnąć. Długo będzie ta Austria chciała? Szykowała się do tego sojuszu, czy nie? To już niedługo w sumie. Magdeburg już w sumie możemy wziąć sobie od niego kasę. Dziękuję. Te dwie prowincje idą do Würzburgu. Papież powinien być ze mnie dumny. Poszerzam działalność arcybiskupstwa, czy tam biskupstwa. Biskupstwa. Arcybiskupem jest chyba Trier. O. Bo jest elektorem. Ale Würzburg też jest elektorem. Dlaczego nie jest arcybiskupem? O. Nie. Nie do końca czaję, o co chodzi. A, może historycznie. Nie, różnica w tym, government rank. Trier jest królestwem, a Würzburg jest księstwem tylko. Czyli księstwo to jest biskupstwo, królestwo to arcybiskupstwo, to ciekawe jak się będzie nazywać imperium. First Galactic Empire. Albo First Galactic Arcybiskup. Nie głosujcie na Austrię, ale głosujcie na siebie i przekonujcie innych elektorów do tego, bo tak możecie niszczyć wolne miasto i nie bać się o łatwo terytorium, jakbyście nie mieli jej na sojuszniku. Tak, ale... Kiedy ty zostajesz cesarzem, to musisz nagle spadać na głowę pilne przychodzenie do każdej wojny, która się dzieje w Imperium. A tak możesz mieć na wszystko wywalone. Pierwsze cztery idee i tak są... Możesz na nie głosować, bo dopiero piąta nie pozwala się bić wewnątrz HR. Okej, kolejne dwa... kościółki. Jeden tu. No co jest? Jeden tu, powiedziałem. Drugi tu. Podbijajcie München. To będzie 48 agresywnej ekspansji. Idealnie poniżej 50. Tak jak myślałem, mogę wziąć jedną prowincję od Bawarii i zaanektować Saksonię. Więc którą prowincję się bardziej opłaca? Ravensburg czy Straubing? Chyba Ravensburg jest bardziej rozwinięty. Wow, koszt technologii minus 10% przez 30 lat? Tak. Jak ktoś by się mu pisał, zboże, że... Tu jest płótno, dobra, to bierzemy Ravensburg. Pisał, że nie było cię słychać i tak dalej, to dlatego, że jadłem. Chciałem 49 agresywnej ekspansji. Oh. Przez ciebie nie będzie reform w cesarstwie. Jakich reform? Ogólnie w reform, w cesarstwie. Ach, oddał Turingię do Saksonii. Nie będzie, ponieważ pasalizujesz tego elektora. Ale jak tylko go wchłonę, to ten, to wybierze nowego. Würzburg chce być moją marchią. Nie. Nie. Dzięki za propozycję, ale nie skorzystam. Ale duchowieństwo chce więcej ziemi. Macie już trzy prowincje, jeszcze trzeba mało. O, Austria chce sojusz, świetnie. Na to czekałem.
To jednocześnie oznacza wojnę. Austria mnie wzywa do wojny z Wenecją. Spoko. O kurde, jak te dobre relacje zniszczyć. Co mogę im wysłać? Warninga na przykład. Insult. Już poszedł insult i nadal mam plus 100. Bo uwolniłem ich. Kiedyś insulty się stakowały i nie było problemu. Czy dużo czasu jeszcze potrzeba do skończenia Wiśka jedynki? W którym momencie jesteś? Dwa akty nam zostały. Jestem na początku trzeciego aktu. A co tam się robi? Bo już zapomniałem. Właśnie cały akt jest w zimie. W dzielnicy handlowej i trochę w klasztornej. Przygotowanie do tego całego buntu, nie? Nie. A ludzi. Ty staniesz po stronie ludzi czy nie ludzi? Jeszcze nie wiem. Neutralny. Na bagnach się postawiłem na stronę nie ludzi, ale to nie ma jeszcze żadnego wpływu. Ja z reguły też jestem po nie ludziach. Dobra, pokorujmy Regensburg. Podnosić tę autonomię? Może poczekam, aż się bunt. Nazwij prowincję Eger Olgierd. Gdzie jest Eger? Tu jest Eger. Chcesz mieć złoto, ty fukciarzu? No kurde, jak pogorszyć te relacje? Mam 106. Dobra, 91, bo embargo im wysłałem. Teraz mogę wypowiedzieć wojnę i zdjąć to embargo. A nie, Inkwizytor mi zdech. To weźmiemy nowego. O nie, Dragon Age'a musisz kupić, kurde. O nie! Advancement of Religion Act. Muszę cię poprosić do wojny. Masz bunty tam na południu, czy nie masz? Jeszcze nie. Chodź na Pomorze. Polska walczy na innej wojnie. Złoto hordo, bo się kurwa tam zmęczycie. W takim razie chyba podniosę tu autonomię. Masz przejście? Jak mnie wezwiesz do wojny, to dostanę automatycznie. Masz. Dobra, to wojna. Gdzie tu jest? Declare war. Take, pauza, muszę na chwilę. Możesz zwolnić na dwójkę. Chyba, że ogarniamy na trójce. Z kim ty masz tą wojnę w ogóle? Pomorze, Saksa, Wallenberg, Hesse i Munster, okej? Okay? Głównie mi o Pomorze chodzi w tej wojnie. Nie wziąłeś mnie do wojny. To ty się nie upomniałeś. Będziemy szybko. Protestantami? Wbijaj się. Tam w nich. Mam 5 manuwera, przejście przez rzekę mi nie straszne. No. Nie mam przejścia przez rzekę. Nie. Nie wiem, może będziemy. Repus jakby chciał stworzyć Prusy, to będzie musiał przejść do protestantyzmu. Okej. Okay. Nie stójmy co jest takie 24k. Ale uważaj, bo już po Saksonii chodzi 12 tysięcy w okolicach tam południa mojego kraju, chociaż przez Berlin nie przejdą. No, ja sobie tylko dwie prowincje Detach Siege zrobiłem i tyle. Trzecią armię trzymam w pogotowiu zawsze. Będziecie mi podbijać prowincję. Spoko. Ogarniesz Pomorze. Zeskuszujmy może armię z tą jedną prowincją Starlund, co najwyżej sam dasz radę, a ja pójdę ich później. Ja cały czas mam 10 sailorsów. Gówno mi to da. Wojna League w HR? No. No zestakłajpuj go w tym Gdańsku. Ejos. Wiem, ale muszę kurwa iść naokoło.
Dobrze, Kłaj, powiesz go w kolejnym odcinku. No to na razie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym Cześć, razem. Cześć, pa.